Dziękuję Państwu. Siadajmy. Chciałbym powiedzieć kilka słów, no bo moment jest ważny. Zaczynamy. To tu wszystko się zaczęło. 6 marca 1991 roku przyszła na świat ona, wyczekiwana przez rodziców, sąsiadów, lokalną społeczność, miejscowego proboszcza i listonosza. Maja Mariola. Serio? Z tego, co pamiętam, to ja nie lubiłam się z Mają na początku. W ogóle myślałam, że to są dwie osoby, ponieważ Maja funkcjonowała jako Maja i Mariola. Nikt mi o tym nie powiedział, że to jest jedna i ta sama dziewczyna. Hejka, Mariolku. Na wstępie... Więc na początku chciałam tylko powiedzieć taką ciekawostkę, bo myślę, że niewiele osób o tym wie, a na pewno chciałoby wiedzieć o naszej Majce, że no Majka tak naprawdę to nie jest imię. Majka to jest Majka! Co? Majka! Nie wiem, czy pamiętasz, jak się poznaliśmy, ale Magda przeprowadziła cię jako swoją przyzwoitkę na naszą pierwszą randkę. Od tego czasu bardzo wiele się zmieniło. Wyszły ci z marchy, postarzałaś się, kręgosłup pewnie ci strzyka, a cycki obwisły. Ale przynajmniej dorobiłaś się własnego mieszkania, więc nie jest tak źle i może jednak jakiś apsztyfikat będzie cię chciał na te lata. Od młodzieńczych lat ciągnęło ją do facetów. Głównie do jednego. Do Jezusa z Nazaretu. Majkę poznałam chyba ponad 10 lat temu w takim środowisku oazowym. Maja była animatorem. Ja tam byłam uczestnikiem, śpiewałyśmy też razem w chórze kościelnym, modliłyśmy się razem. Chodziłyśmy na wspólne wagary, na przykład na plebanie. Ja z Majeczką poznałem się dawno, dawno temu, jeszcze w czasach oazowych. Byłem jej ulubionym księdzem wtedy. Jak byłyśmy małe, czytaj, jeździłyśmy na oazy, chodziłyśmy robić razem kupę. Teraz takie trzy kropki tu proszę wstawić. Uwa, Mariolka, nagrywam to 6 raz. Nie idzie mi. Zawsze silna, niezależna, odważna, bezkompromisowa. Sympatyczna, młoda kobieta z dużymi aspiracjami, wierząca w siebie, potrafiąca przypier z bani. Wszyscy uważają, że jesteś bardzo przyjacielska, bardzo mądra, bardzo otwarta, bardzo towarzyska w tego dobrym słowa znaczeniu. Osoba taka, z którą chciałoby się spędzać czas. We wczesnej młodości dała się też poznać jako pełna temperamentu, wytrawna imprezowiczka. Ja nawet byłam na jej 18. To była impreza zupełnie bezalkoholowa. Była świetna zabawa. Oglądaliśmy kabarety, piliśmy herbatę, jedliśmy kanapeczki, zapiekaneczki z piekarnika. Siostra taka dobra pomagała nawet. Od czasu do czasu, jakbym słyszała taran, jak przechodzisz przez mój próg. Miły! W tym czasie, w którym byłyśmy singielkami, to już ponad to trwało chyba z 5 lat razem. We wszystkich, wszystkich chłopów, wszystkie złamane serca, wszystkie imprezy i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie było takie imprezowanie, że idziemy na imprezkę i w ogóle elegancko. Nie, to był taki etat imprezowy. Piątek, sobota, my, impreza. Nie ma, że nie, że coś się boli, że coś po prostu. Piątek, sobota, konkretna impreza, no a oprócz tego pracowałyśmy też razem na rozkręcaniu imprez w Koko. I tam też wiele się działo i wiele wspominać, ale to już nie jest informacja, to już nie są informacje na ten filmik. Już nie ma uśmiechu! Majka uwielbia mnie w pewnym stroju, który muszę tutaj zademonstrować. Otóż Majka uwielbia prawdziwych mężczyzn w żonobijkach. I ubieram się tak zawsze dla niej, kiedy ode mnie tego chce, a chce tego zawsze. No to było akurat, powiedziałbym, rzecz, którą w tobie bardzo sobie cenię. To tylko oni, żyjący w monotonii, oni, tylko oni, nic nie zostaje po nich, oni, każdy kolejny to anonim, to tylko oni.
dzisiaj bliscy i dalsi przyjaciele ślą życzenia z całego świata. Cześć Mariolka. Bardzo żałujemy, że nas tam z tobą i z wami nie ma. Ale pozdrawiamy, wiecie, spod Nowego Jorku. O. I obyś zawsze miała suchą wargę. I obyś zawsze miała dobre lizanko. Żeby laryngolog był delikatny zawsze. No i żebyś miała jarzynową herbatkę zawsze pod ręką. I oby biały dywan pozostał biały, a szczególnie po imprezie tej dzisiejszej. Hi, Maja, dzień dobry. Happy birthday to my favorite dancing partner. No to Mariolka, tak jeszcze razem chcieliśmy ci życzyć... czego? Wszystkiego najlepszego. O, wszystkiego. No wszystkiego po prostu najlepszego, tak. Majeczko, ja ci życzę przede wszystkim miłości i zdrowia. A całą resztę potrafisz sobie ogarnąć. Majusz, zdrówka. Szczepionki na COVID, żebyś trzeci raz nie złapała. I żebyś zawsze była sobą. No wydaje mi się, Maja, że jednak gdzieś tam te swoje marzenia jakoś realizujesz. No i trzymam kciuki, żebyś wszystkie swoje marzenia również realizowała w najbliższym czasie. No bo wszyscy wiemy o tym, że właśnie po to są marzenia, żeby je realizować, prawda? Baw się, ciesz się i korzystaj z życia ile się da, bo ma się jedno i trzeba go wykorzystać na maksa. Całusy. Jezu, Majeczka, ja sobie właśnie uświadomiłem, że jak ty się rodziłaś, to ja miałem już prawie 15 lat. Dlatego życzymy ci chłopaka w twoim wieku, no. Dwa lata starszego, żebyście razem mogli iść przez życie. Wszystkiego najlepszego, 100 lat, pa. Składam ci najserdeczniejsze życzenia, spełnienia marzeń i wszystkiego, co tylko w życiu chcesz. W zasadzie marzenie ci się spełniło. No, także wszystkiego najlepszego i zdrówka. A wy, moi drodzy, bawcie się, bawmy się dobrze na tej wspaniałej imprezie, na której oglądamy ten filmik. Marcin Bachara jest moim menadżerem. Ja nazywam się Piotrek i chciałem złożyć życzenia. Marcin do mnie zadzwonił, żeby przekazać 100 lat, 100 lat dla dziewczyny. Dla dziewczyny. Dla dziewczyny o imieniu Majka. Nazwisko mam niewyraźnie. Dziewczyna o imieniu Majka i życzę. Po prostu życzę ci wszystkiego dobrego, że jesteś młoda. Będziesz kiedyś stara. Nie wiem. Marcin nie powiedział ile lat, ale najważniejsze, żeby było zdrówko. To pozdrawiam i Marcin, pozdrawiam, trzymaj się, na razie, hej, hej. Cześć Magdo, witam serdecznie, kłania się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Słyszałem, że jesteś moją wielką fanką, bardzo się cieszę. W związku z twoimi 18 urodzinami chciałbym życzyć tobie dużo, dużo szczęścia, zdrówka, pomyślności, spełnienia najsłynniejszych marzeń. W swoim repertuarze mam taką właśnie piosenkę pod tytułem Magda. Może fragment ich zanucę. W oczach niebo ma, w dłoniach trzyma skarb Magda. Ptakom daje wiatr, zmienia w chwilę czas Magda. Nawet swoje sny daje, żebyś śnił Magda. Ma urok gwiazd i kocha świat. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego życzę. Magdaleno, Majeczko, Mariolu, żyj nam 100 lat. Oka w niebo ma, w dłoniach trzyma skarb Magda. Ptakom daje wiatr, zmienia w chwilę czas Magda. Nawet swoje sny daje, żeby śnił Magda. Ma urok gwiazd i kocha świat. Wypiłyśmy trochę dyneczków, no i właśnie jesteśmy troszeczkę najebane.